chcę, żebyś sobie wyobraził, że ktoś cię poprosi o szklankę wody. To dajesz im tą wodę i mówisz, proszę. Tylko, że ten człowiek nie mówi po polsku. To w takim razie, jak byś powiedział, proszę, w tym przypadku po angielsku. Dam ci chwilę, żeby o tym pomyśleć. I jakbyś powiedział, please, to ten filmik jest dla ciebie, bo to jest niepoprawne. W takim przypadku byś nigdy nie powiedział please, bo to po prostu nie ma sensu. Instytut Lingwistyki przedstawia... I oczywiście please dosłownie znaczy proszę. Na przykład jak mówisz can I have some water please? To znaczy, czy mogę proszę trochę wody? Albo jak chcesz powiedzieć, no proszę, czy możemy iść, proszę? To wtedy też byś powiedział, can we go, please, please? Ale jak komuś coś dajesz i mówisz, proszę, albo proszę bardzo, to po angielsku, to tak naprawdę mówisz, masz. I wiem, że w polsku to jest nieładne i tak się nie mówi, ale po angielsku się mówi, masz, się mówi here. Albo here you go, albo nawet here you are. To zapamiętaj, że zamiast mówić proszę, się mówi masz. Albo tutaj masz, here you go. I słyszę, że mówię here you go. I tak naprawdę to jest od here you go. Here you go. Tylko, że to nie jest chyba naturalne, że powiedzieć here you go. Się mówi here you go. I oczywiście możesz powiedzieć po prostu here. Ale myślę, że może jest bardziej ładne, żeby powiedzieć here you go. Że może here jest bardziej jak po polsku masz. Tylko, że here dosłownie znaczy tu. I może w taki sposób pokazuje, że to jest tu. Że tu, here. I myślę, że masz po prostu jest gorsze niż here. Ale jak chcesz być powiedzmy bardziej miły, to byś powiedział here you go. Też czasami ktoś powie here you are, ale chyba prędzej bym powiedział here you go. I mam jeszcze jeden przykład, który jest troszeczkę inny, ale najpierw po pierwsze chciałem się spytać, jak wam się podoba dzisiejszy odcinek. Napisz w komentarzach, bo my chcemy wiedzieć, czy taka informacja jest dla ciebie ważna, czy czego się uczysz przez nasz kanał. I też chcemy ci powiedzieć, że jakbyś nie wiedział, my stworzyliśmy bezpłatne wyzwanie z angielskiego. To jak chcesz wiedzieć, o czym to jest i jak to działa, to sprawdź linka na dole w opisie. Ale drugi sposób, jak możesz powiedzieć proszę po angielsku, jest, że możesz powiedzieć there you go. Zamiast here you go, to możesz powiedzieć there you go. To jak komuś coś dajesz, to większość czasu powiesz here you go. I here to jest tutaj, i there to jest tam. I myślę, że częściej się używa there you go, jak coś dla kogoś zrobisz. To może on powie, hej, czy możesz mi włączyć swój komputer? I wtedy ty po prostu włączysz ten komputer i powiesz there you go. To ja na twoim miejscu bym zapamiętał, że jak komuś coś dajesz, to mówisz here you go. Ale jak coś dla kogoś robisz, to wtedy mówisz there you go. Ale tak samo jak możesz powiedzieć here zamiast here you go, to też możesz powiedzieć there zamiast there you go. To może ktoś powie, hey, can you turn on your computer for me? I wtedy włączysz swój komputer i powiesz there. Albo there you go. I tak samo jak możesz powiedzieć here you are, to też możesz powiedzieć there you are. Po prostu zapamiętaj, że jak komuś coś dajesz, to powiesz here you go i jak coś komuś robisz, to wtedy powiesz there you go, żeby to było proste, ok? Żeby się nie mylił i nie zapamiętał te wszystkie inne sposoby, po prostu zapamiętaj here you go i there you go. I to wszystko. Tutaj znać w komentarzach, co myślałeś i sprawdź nasze wyzwanie językowe na dole w opisie. No i to wszystko. Na razie. Cześć.